Cześć, nazywam się Paula, jestem instruktorką sportu, użytkowniczką broni od dłuższego czasu i dzisiaj z Tomaszem, specjalistą od czyszczenia broni, chciałbym porozmawiać na temat pierwszych czyszczeń. Cześć, z tej strony Tomek, Rifle CX. Jesteśmy faktycznie ekspertami od czyszczenia broni, tak nieskromnie powiem. I chcemy dzisiaj udzielić Wam takich porad, jak czyścić broń, jak w ogóle pielęgnować broń, dla totalnych żółtodziobów, czyli od samych fundamentów. Tak, to niekoniecznie żółtodziobów, jeżeli chodzi o strzelectwo, bo ja już trochę strzelam, natomiast w przypadku czyszczenia broni nie ukrywam, że zawsze starałam się zlecić tą pracę komuś innemu i żeby po prostu ta broń była czysta bez jakiegoś mojego większego zaangażowania. I o ile faktycznie jak zaczęłam strzelać, kupiłam pierwszy pistolet, to wiadomo, że chyba jak każda osoba chciałam go czyścić w kółko, co nie? Tak mniej co godzinę wydawało mi się, już się zakurzył i chciałam go czyścić, natomiast gdzieś ta umiejętność później u mnie zaniknęła i właściwie jestem tak samo jak osoba, która nigdy w życiu wcześniej nie czyściła broni. Potrafię rozłożyć, to już jest i tak... To już jest dobrze, naprawdę. Dobra, mamy akurat egzemplarz broni już używanej, nie nowej, ale powiedz Tomku, bo cały czas też dokupuję tą broń i de facto nie wiem, co mam zrobić, czy powinnam wyczyścić tą broń, którą wyjmuję z pudełka, czy ona już jest taka gotowa do użycia. Tak, no słuchajcie, zacznijmy może od tego, co to jest pielęgnacja broni. My przez pielęgnację broni rozumiemy proces czyszczenia, smarowania i konserwacji broni. Każdy z tych czynności jest ważny i istotny z punktu widzenia tego, żeby broń działała długo i niezawodnie. Tak? Czyszcząc usuwamy cały nagar, cały brud. Do tego używamy przeważnie różnego rodzaju zmywaczy, ale również sprężonego powietrza, jeżeli musimy usunąć piach. Jeżeli chodzi o smarowanie, to w broni krótkiej używamy olejku, natomiast konserwujemy nasz sprzęt sprayem z teflonem, zaraz to będziemy pokazywać. Czyli wyjmuję taką broń z pudełka i co? Wyjmujesz broń z pudełka i przede wszystkim należy ją wyczyścić, tak jakby była brudna po strzelnicy. Dlaczego? Dlatego, że producenci broni konserwują broń smarem na przykład miedzianym po to, żeby ta broń maksymalnie długo nie rdzewiała. Natomiast strzelanie z takiej broni wiąże się z tym, że ten smar się może zapiekać. Nie jest to dobre. Powinniśmy przeczyścić broń. Tak samo lufę. Zobaczysz po kupnie nowej broni, jak brudna jest lufa. Tak, to już sprawdziliśmy na jednym egzemplarzu. To fakt, to byłam bardzo zaskoczona. Dobra, powiedz mi w takim razie, generalnie kupujemy broń i czym ją czyścimy? Jak wygląda to takie pierwsze czyszczenie? Nie po strzelaniu, tylko po tym, nie? No właśnie. Środków używamy. Generalnie słuchajcie, problem jest taki, że jeżeli kupujecie broń, to sprzedawca w sklepie prawdopodobnie będzie wiedział na jej temat sporo, prawdopodobnie będzie wiedział sporo na temat amunicji, może na temat kabur, na temat środków do czyszczenia broni, nie będzie miał zielonego pojęcia i da Wam pierwsze, co mu wpadnie w rękę. Dlatego my przygotowaliśmy gotowe rozwiązania i dla Was, i dla sprzedawców. Tutaj mamy sety, czyli gotowy zestaw środków do czyszczenia pistoletu lub rewolweru, czyli do broni krótkiej. Z boku tego setu macie kod QR, który sobie skanujecie telefonem i idziecie do instrukcji na YouTube'a. Właśnie jest, no. Właśnie po to, żeby nie trzeba było potem szukać i zastanawiać się, co mi jest potrzebne, co mi nie jest potrzebne. Jedyne, czego potrzebujecie oprócz tego setu do oczyszczenia, co warto kupić w sklepie, to są przecieraki w odpowiednim kalibrze oczywiście, w zależności od tego, jaki macie pistolet czy rewolwer i taki adapter, który jest na wycior. To jest bardzo potrzebna rzecz oraz sam wyciąg. I to jest wszystko, co potrzebujecie, jeżeli będziecie czyścić broń regularnie. Jeżeli ta broń będzie czyszczona mniej więcej po tam dwóch, trzech strzelaniach, a przynajmniej żeby była czyszczona raz na tydzień, wtedy nie musicie używać mechaniki i nie musicie trzeć tego szczotkami. Aczkolwiek my też Wam pokażemy tutaj niektóre wrażliwe elementy, gdzie trzeba tej mechaniki użyć. Także jeżeli kupujecie broń w sklepie, dostajecie set, macie problem doktoryzowania się, szukania środków z tej firmy, z takiej firmy, zastanawiania się, jakich użyć, wszystko macie rozwiązane. Tak? Możecie już przystąpić do swojej zabawy, czyli do strzelania, no a potem do czyszczenia. Ja myślę, że z tym pierwszym strzelaniem nikt nie ma problemu, więc każdy łapie tego, żeby móc ją porozkładać, trochę się z tym pobawić. Natomiast gorzej jest chyba z tymi późniejszymi czyszczeniami, tak? Bo pierwszy rok każdy w miarę jeszcze czyści, a później już się rzadziej strzela. I to, co rozmawialiśmy ostatnio, jak się spotkaliśmy, że nie powinno się odkładać broni, nawet jak strzelamy bardzo sporadycznie, to już się nauczyłam, że jak ma dłużej poleżeć,
tydzień, czy tam parę dni, no to to już znaczy, że powinniśmy tą broń chociażby zakonserwować. Tyle się nauczyłam. Tak. Co dalej nie wiem, co to znaczy, bo po rozmowie z Tomkiem dalej zlecałam te czynności. No to jest osoba, która mi czyści wie, ale też prawda jest taka, że chciałabym to wiedzieć też sama dla siebie, więc fajnie, jak parę rzeczy powtórzymy. Dobra, tutaj mamy broń, która akurat była czyszczona niedawno, natomiast dzisiaj przeszła kilku kursantów, z niewielka tam liczba amunicji została z niej wystrzelona, więc możemy ją rozłożyć i może pokażesz mi, jak się powinno czyścić, bo będę miała później jeszcze pytanie odnośnie samego korpusu i też magazynków, ale to może do tego sobie przejdziemy za chwilę. Więc sprawdzamy. Magazynek pusty, komora pusta. Tak, już sprawdziliśmy, ale dla was magazynek pusty, komora pusta. No, bo zaraz powiedzą wszyscy, że macharzmy są po mnie i internetowi komando się nadzabiją, ale nie czuję się zagrożony, także spokojnie. Nie, no sprawdziliśmy, dobrze, słuchajcie, jesteśmy dorosłymi, świadomymi użytkownikami broni. Dobra, jakby wszystko jest w porządku, teraz sobie zrzucę zamek i powinno mi... Dziś jest pust. Jak zdejmujesz zamek, o, i będzie. Widzicie, nawet mam problem z rozłożeniem. No dobra, była czysta, ale... Ale jest brudna. Ale jak widać, nawet powiem ci, jestem zaskoczona, jak bardzo po, nie wiem, ze 100 strzałów wypadło z tej broni, jak bardzo się potrafiła ubrudzić. Teraz mi szkoda tej ładnej maty. A, zaraz ją zabezpieczymy odpowiednimi tutaj, odpowiednimi narzędziami. Natomiast tak, zanim zaczniemy, chciałem objaśnić wam podstawy takiego BHP, które tutaj obowiązuje. Czyli po pierwsze, słuchajcie, czyścimy to w wentylowanych pomieszczeniach i po czyszczeniu dobrze jest przewietrzyć w jakiś sposób. Jeżeli nie mamy wywiewu, otworzyć okno, niech ta chemia nie wisi w powietrzu. Czy ona ładnie pachnie, czy nieładnie pachnie, już o tym mówiłem na innym filmie. Natomiast nie wdychajmy tych oparów. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, rękawiczki. Zawsze używamy rękawiczek. To jest takie BHP. Proszę bardzo. Co prawda one są XL, ale myślę, że dasz radę. Lepsze takie niż żadne, rozumiem. Zgadza się. Przy preparatach, gdzie jest wysokie ciśnienie, używajcie okularów. Tak? To jest bardzo istotne, ponieważ może tam coś kapnąć do oka, no czy mamy jedne. Tak jak na strzelnicy używamy okularów, tak samo i tutaj. Dobra, jeszcze zadam ci jedno pytanie. Widziałam w zestawie moim domowym, którego nie używam jeszcze, jakieś sznury, takie szczoteczki. Do czego to jest? Bo tutaj mówimy o środkach. Tak. Czy wystarczy same środki, jeżeli w miarę regularnie czyścimy, wydmuchać to powietrzem i tam czymś zabezpieczyć? Czy faktycznie potrzebujemy mechanicznie coś tam przetrzeć? To wszystko zależy. Jeżeli czyścimy broń regularnie, to nie ma potrzeby używania szczotek, aczkolwiek zawsze lepiej je mieć, dlatego że pokażę tutaj, są dwa miejsca w pistolecie, gdzie te szczotki się mogą przydać. Tutaj mówimy o takich szczotkach z mosiężnym włosiem lub z miękkim włosiem. Absolutnie nie używajcie nigdy szczotek ze stalowym włosiem. Jeżeli chodzi o sznury, sznur jest super sprawą do czyszczenia lufy. O, gdzieś tutaj ma taki element czyszczący, natomiast reszta ładnie wysusza lufę z preparatów, tylko jedna gwiazdka. Sznury muszą być czyste. Ludzie nie piorą sznurów, jednym sznurem objeżdżają przez rok i słuchajcie, po roku więcej brudu wprowadzicie tym sznurem do lufy, niż wyczyścicie nim. Także o tym pamiętajcie i to jest istotne. Jak takie sznury myć? Prać. Normalnie miska, to też nie ma tutaj się... Nie z praniem, co nie, żeby cały tam gilizna. Z praniem bym nie sugerował, bo będzie trochę brudno, natomiast tak, normalnie pierzemy to bez jakiegoś tutaj specjalnego sentymentu. Ma być po prostu czyste, żeby nie wprowadzać brudu do lufy. Tak? No, ma to sens, na pewno. A powiedz mi jeszcze, tak ci zadam pytanie, jak zaczęłam czyścić broń, to ja sobie wpadłam na taki pomysł, że te wszystkie takie opiłki i tak dalej wydłubywałam, czyściłam tymi patyczkami do uszu. Mhm. Czy można też takich patyczków używać? Jak ktoś ma dużo wolnego czasu i to jest jego hobby, można. To jest bardzo wkręcające, to jest jak Zwłaszcza jak masz 7 czy 8 sztuk do wyczyszczenia. To 3 godziny super, jest tak, super wkręcające. Czyli czyścisz pierwszą. Słuchajcie, to wszystko zależy, my wam pokażemy pewien sposób czyszczenia broni, natomiast to zależy od waszego charakteru, od waszych potrzeb, dlatego że nasz system jest zrobiony dla ludzi, którzy nie lubią pielęgnować broni. Chcą mieć broń niezawodną, działającą, ale chcą to zrobić szybko i pójść sobie na strzelnicę, tak? I zająć się swoimi rzeczami. Nie mają czasu siedzieć i dłubać patyczkami. Jeżeli ktoś lubi dłubać, czemu nie? Można też, tylko że
Szkoda czasu dla nas. Nie? My chcemy się skupić na innych rzeczach, broń ma być wyczyszczona przede wszystkim szybko. Możliwości zawsze są tak czasowe versus chęci, które mamy. Dobra, powiedz mi tak, rozkładam sobie na części, czyli wyjmuję sobie sprężynę, wyjmuję sobie lufę, szkielet mam osobno, zamek mam osobno. I co dalej? Jest pełno jakichś takich opiłków, tego pewnie nie widać, ale jakieś takie drobne elementy, no i jest... I teraz przystępujemy do czyszczenia po kolei. Teraz tak, oczywiście podstawowym tutaj naszym zestawem jest mata. Tak, tą matę musicie mieć w domu, bo inaczej będziecie mieli cały brudny stół na przykład. Tutaj mamy czyściwa, które są też u nas dostępne. To jest nowe czyściwo przez polskiego producenta stworzone. Ono jest podgumowane, tak? Więc ono tutaj będzie nam zabezpieczać przed... A fajne, bo się nie przesuwa na tej macie. No dokładnie, nic, nie? Się przyczepia, nie? Więc to jest o tyle fajne, dobre. Jeszcze jedna uwaga, zanim zaczniemy opowiadać o czyszczeniu broni. Słuchajcie, broni nie czyścimy nigdy bezpośrednio przed strzelaniem, bo ta chemia będzie wam pryskać po oczach i po całej okolicy. Niech ta chemia sobie 12 godzin popracuje w tej broni i wtedy nie ma problemu, wszystko się ładnie wchłonie i będzie działało. Tak? Dobra, czyli po. No co zresztą ma sens, nie? Tak. Dokładną taką naprawdę instrukcję macie też na naszym kanale YouTube Rifle CX, możecie sobie to obejrzeć. Natomiast my tutaj pokażemy, że tak powiem, na przykładzie z instruktor Paulo, żeby nie było, że coś wymyślamy. Także zaczynamy od spojrzenia na broń, czy broń ma piasek. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ta broń by była zapiaszczona, a gdybyś używała nie naszego zmywacza, który ma bardzo duże ciśnienie, ale zwykłego zmywacza i psiknęła to parę razy, zrobi się śliczne błoto. I niestety potem będzie bardzo ciężko to usunąć. Więc patrzymy, czy jest piach. Jeżeli tego piachu nie ma, nie musimy zaczynać od powietrza. Zaczynamy zawsze od zmywacza. Zmywacz bierzemy... Przygotowujemy go do użycia, czyli wkładamy tą słomkę, wszejkujemy, jak wszystkie nasze rzeczy. Proszę cię bardzo. Wiem, że ty jesteś specjalistą, ale dobra, to nawet będzie, zobaczyć, czy blondynka da radę. Nawet będzie lepiej. Szejkujemy i teraz tak, pistolet sobie połóż w ten sposób, żeby ci ten brud spływał tu. No i gdzie sobie pryskam? To od góry do dołu. Tak od góry. Śmiało, tak jest. A to do tego trzeba używać okulary, widzicie? I rękawicze. Tak. Tak, no jakby mi to... Dobra, wystarczy? Tak. No i możecie zobaczyć, ile tutaj nam spłynęło. Ale fakt, że syfu spłynęło fajnie, że białe było widać od razu, tu się czarne zrobiło. Tak. I te wszystkie opiłki wyleciały, to jest fajne. No właśnie, no, dzięki temu, że jest to duże ciśnienie, pokażę jeszcze... A widzę jeszcze tak. Tak, jeszcze, no tak, i jeszcze, słuchajcie, punktowo, tak jak mówię, tutaj powinniśmy używać okularów, normalnie ich używamy. Czyli karczewujemy najpierw. Tak jest. Najpierw kęczem. Widzicie, to wszystko spływa, już zaczyna być czyste. Ale tak, to co mówisz o wentylacji, teraz czuję, że faktycznie czuć tą chemię. Co nie? Tak, i dlatego właśnie, może jeszcze to zostaw, bo będziemy tego używać jeszcze. I generalnie po całej, słuchajcie, to jest bezpieczne dla drewna, bezpieczne dla plastiku, czyli możemy przelać tutaj po całym szkielecie. Tak, proszę, no to jest właśnie to było moje pytanie. Odnośnie broni, bo słuchajcie, póki strzelałam z broni w kolorze czarnym, jak był szkielet, to w ogóle na to nie zwracałam uwagi. Ale, zaraz, czekaj, wytrzemy. Na przykład teraz, jak mam zrobioną tą personalizację i mam żółtą broń, tak naprawdę, nie wiem, z 2 miesiące, to dopiero zobaczyłam, że ona tak naprawdę robi się cała szara, brudna. I dopiero zaczęłam, ile syfu, wiecie, wychodzimy, myjemy ręce, bardzo dbamy o to, bierzemy w domu tą broń, trenujemy sobie na sucho i ten cały syf ścieramy. Zastanawiałam się, czyli generalnie szkielet broni możemy sobie czyścić tym... Zmywaczem. Dobra. Tak, możemy czyścić zmywaczem, zresztą widzisz, że tutaj już nie ma żadnych, bo to są tak naprawdę wystrzał, osadza nam się tutaj. Resztki prochu, tego wszystkiego. Tak. Chodzi też o to, żeby ta broń była czysta, będziemy zresztą za chwilę o tym mówić, po wyczyszczeniu z zewnątrz. To jest dosyć istotne, dlatego że inaczej traktujemy broń, która ma iść do szafy, inaczej traktujemy broń, która ma iść do kabury. A tu rozmawiamy o pistolecie, więc no tutaj jest kwestia przede wszystkim noszenia w kaburze, żeby ta broń nie brudziła cały czas koszuli. Czy mogę tym też na przykład wyczyścić kaburę sobie?
Tak, aczkolwiek lepiej jest sprayem z teflonem wyczyścić, to jest zawsze, bo to jest bardzo odtłuszczające, tak? To odtłuszcza i czyści, ale też wysusza. To jest to, co mówimy na naszych filmach. Gdybyś teraz wrzuciła taki element broni do szafy, on zawsze wieje. Ale to widać, tak, widać nawet po tym, że się... Jest odtłuszczony, tak? Nie wiem, czy to widzimy tam, ale generalnie tutaj to widzimy i jest to odtłuszczone. I teraz kolejny element, który tutaj mamy, czyli tak naprawdę najważniejszy nasz element i ulubiony, czyli lufa. Lufa musi być zakonserwowana z zewnątrz i od środka. Na początku zalejemy ją pianą na 10 minut. Teraz tutaj mamy ten zestaw, który mamy w środku tego pudełka. To tak wygląda. Zawiera, słuchajcie, zmywacz, wszystkie te środki, które mamy na pudełku są. Tak jak po kolei będziemy. Po kolei będziemy je używać. I zawiera coś takiego jak rurka. To jest rurka do piany, która ułatwia nam znakomicie czyszczenie przy długich lufach. Natomiast, ponieważ teraz bawimy się pistoletami i mamy zestaw do broni krótkiej i stwierdzamy, że mamy na przykład tylko pistolet i chcemy mieć tylko pistolet, bierzemy nożyczki. Tutaj musimy namierzyć aplikator. I będzie. Mamy to. Obcinamy i dzięki temu będziemy mogli zastosować pianę dużo wygodniej niż przy takiej długiej rurce. Oczywiście to pod warunkiem, że mamy tylko i wyłącznie, a zresztą proszę. Tak. To twój pistolet, już nie mówię. Ja mam taki odmów, już jak ktoś chce mi czyścić broń, to tak. A ja mam drugą stronę właśnie, że ja biorę i czyszczę. No cóż, zboczenie zawodowe. No właśnie, tak. Musimy wyjść ze strefy komfortu. Dobra, czy wsuwam rurkę do końca. Tak, zatykasz palcem, okay, wciskasz i wysuwasz. O, ja no, to delikatnie, to trzeba jak spust w sportowym pistolecie. No i mamy, słuchajcie, jak widzisz tutaj zabezpieczoną, zabezpieczona lufa. No i teraz tam ta piana rozpręża się i zaczyna pracować, tak? Możemy jeszcze, dodamy troszkę, tutaj na końcu, ono strasznie strzeliło, okej. Okay. Ale fakt, że wydajna chyba jest wystarczy taki minimalny. I z tym trzeba właśnie, z nią trzeba delikatnie, żeby ona sobie tutaj delikatnie pracowała. I zostawiamy ją, niech sobie ta piona tam działa. Tak. Fajnie. I możemy się wziąć teraz za kolejny element, na przykład za żerdź. Która jest żerdź, generalnie ona też się brudzi wbrew pozorom. Tak? Ja bym proponował ją przemyć na razie zmywaczem. Też. Pionowo, o, i będzie. Przypominam fajnie. Jeszcze raz, że powinniśmy przy zmywaku używać okularów. Spoko. O. Wycieramy tym naszym słynnym czyściwem. Tutaj mamy takie szare czyściwo, które ma super wchłanialność. No, ono nie jest brudne, ono ma inny po prostu kolor. Tak, ono jest szare, tak, tak, okay. Tak. Dobra. Nie no, takiego brudnego bym się nie dał. Dobra, słuchajcie, no nie, fakt, jest różnica, co nie? Tak, i odkładamy to tutaj do czyszczenia i teraz lecimy szkielet, zamek może. Zamek. Szkielet. Dobra, właśnie z tym zamkiem jest zawsze jakaś tam zabawa, co nie? On ma duże jakieś takie... Tak, słuchajcie, w zamku, co jest istotne w zamku? W zamku bardzo istotne jest tutaj gniazdo iglicy. Oczywiście tą iglicę raz na jakiś czas trzeba wyjąć i wyczyścić, ale... Ponieważ jest to dla przeciętnego użytkownika skomplikowana operacja i ciężka, w związku z czym dzięki temu, że my mamy duże ciśnienie w naszym zmywaczu, nie musimy tego robić za każdym razem, bo możemy po prostu wypłukać ten brud. Nie musimy za każdym razem rozbierać tego pistoletu. I drugi ważny element, pewnie nie będzie widać, to tu jest pazur wyciągu tak zwanego, jak to się nazywa, czyli to, co ekstrahuje łuski na zewnątrz. W związku z czym też trzeba zwrócić uwagę, żeby nie było brudu, bo jeżeli tam będzie trochę chociaż brudu, już tak. Nam nie będzie wyrzucało łusek i jest pozamiatane. Z użytkowego punktu widzenia znam ten problem. W związku z czym tak samo jak tutaj, pionowo najlepiej i... Nie ma znaczenia, w którym... Nie ma znaczenia, to i tak spłynie. Zobaczcie, że będzie... No. Czyściutkie. Dobra, czekaj. A tutaj mogę tam do środka pisać? Tak, 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 jak najbardziej. Dobra, tu było, dobra i ten pazur, czekaj, mamy tu jeszcze pod tym kątem, dobra. Tak. No i widzicie, że tutaj wszystko spływa na czarno. No, ale żeby... słuchaj, to jest mniej więcej 100 sztuk amunicji, co nie? Tak, nie jest więc dużo. To nie jest dużo, zobaczcie co się dzieje przy 100 sztuk, a teraz spójrzmy 500 i albo zostawmy tą broń na chwilę w szafie. Tak, ja jeszcze psiknę. Dobra, bo to też...
Tu jest istotne właśnie, żeby tu było czyste, czyli to jest komora i bity. I to nam wszystko spłucze. Czyli tam dookoła. Tak. No i wycieramy też. Fajnie to jest, bo to też fajnie odparowuje, co nie? Tak naprawdę. Tak, to szybciutko odparowuje. Nie nadążam z suszeniem, bo samo schnie. No ale spoko. Jak bardzo muszę tutaj dokładnie wyczyścić środku? Słuchaj, jeżeli nie chcesz ci się za bardzo bawić szmatką, tego masz stężone powietrze. Właśnie... Nie, no też bez przesady, to jest chwila, moment, co nie tak naprawdę. To i tak będziemy przelewali za chwilę sprayem z teflonem. Tak, tak, ale to też fajnie odparowują, myślę, więc to nie jest jakaś tam zabawa. Tak, i teraz mamy, i teraz słuchajcie, mamy w zasadzie, a jeszcze musimy wrócić do lufy, żeby mieć proces czyszczenia zakończony. Lufę wypłukujemy płynem konserwującym, no. Tak. Poczekaj, już go odbezpieczę, bo on jest zabezpieczony, żeby było widać, że jest nieużywany. Szejkujemy i wypłukujemy ze środka. Tak. I teraz te, tak, i teraz. Zewnątrz? Zewnątrz też możesz, natomiast teraz chciałem wam pokazać jeszcze tutaj kilka rzeczy. Ładnie pachnie. Tak, to jest akurat no, zaleta. Za długo siedzimy w tego panu. Słuchajcie, teraz tak, jeżeli jest tak, że strzelaliście dużo, to prawdopodobnie tutaj, czyli wejście komora nabojowa, najbardziej się syfi i tu musimy użyć czasem szczoteczki, właśnie tej mosiężnej, tak? I drugie miejsce, gdzie warto, to jest korona lufy. Tutaj też się brudzi, że tak już ładniej to ujmę. Delikatnie, tu u nas nie musicie się jakoś specjalnie wysilać, dlatego że no już ta chemia to już umyła i jeszcze psik. No ale tak, trochę jeszcze wyszło. Tak, jeszcze trochę wyszło. No i teraz tak, wycieramy tą lufę. Dobra, co ze środka? Teraz psiknij jeszcze teflonem raz, żeby to zabezpieczyć tak antykorozyjnie. To jest teflon, tak? Tak, tak. Całość delikatnie i wyczyń koło po prostu. Już ci dam nową. I słuchajcie, pokażemy wam teraz właśnie a propos tego stosowania sznurów, jak to wygląda. Tak naprawdę ta broń nie była taka brudna, więc nie musielibyśmy tego robić, ale teraz tak. Jeżeli macie sznur, zawsze od komory nabojowej do wylotu, nigdy odwrotnie. I przeciągamy sobie. Raz. Dwa. Myślę, że trzy razy nam tutaj w zupełności wystarczy. Proszę, spróbuj. Nie wiem, czy się bawiłaś sznurem, czy nie, ale... O. Nie, to jest fajne, bo jak się uczyłam, to mi pokazali z kolei szmatki, że je trzeba przepychać. Nie, to jest, słuchajcie, to jest upchanie szmatki do lufy, czasami wycieka. Tak się dawniej czyściło, ale to było, powiedzmy, za starego ustroju. Okej. Okay. I teraz używamy tych naszych słynnych przecieraków, czyli bierzemy wycior z tą całą, z tą końcówką, o której wspominałem. Tak wygląda końcówka, tak wygląda normalnie wycior. Zakręcamy. Proszę, dam przecieraczek. Dobra, i to są te małe takie coś. To są te małe filcowe, takie, tak. To jest dokładnie pianki marshmallow. Tak. Pamiętajcie, że musi być dobrego kalibru. I nakręcamy do końca. Nakręcam do końca, co ma sens. Tak. I po prostu wciskam i kręcę. Tak. Dobra. Dobra, wystarczy, to już nie ma co. Tak, że trzy mocno trzymam, nie? No. Właśnie chodzi o to, żeby nikt nie mówił, trzymać. Że będzie łatwo, co nie? A w ogóle czekaj, bo się kręci, dobra. Tak jakby kręci. Nie, dobrze, już. Nie ważne. Nie rozmawiajmy. Na rączkach chodzi niezależnie i sobie kręcę rączką jego. Rozumiem. I teraz przecierak tak samo. Od komory. Nie wszystko. Nie. Od komory do wylotu. Zawsze wszystko, co wkładamy, to tak jak idzie pocisk. I nie ma, słuchajcie, no możesz pokazać, to jest czyste. No jest. I słuchaj. Ma wyjść tą samą. Koniec. Nie, teraz zdejmujemy.
No to jest tylko jedno przeczyszczenie, czy mam tak, to tak... Jest. Nie, 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 absolutnie, no tylko jedno. Bo ja to tam mam. Słuchajcie, nie trzyjcie tego tam i z powrotem. Nie, nie, to nie o to chodzi. Aha. Chodzi o to, żeby te wszystkie brudy wymyć, a nie żeby je wcielać w ufę. Także... Tak, no praktycznie jest teraz, ubrudziłam ten czyścik, czy jak to się tam nazywa, przecierak. Od rękawiczek. Tak. Przecierak rękawiczkami, ale faktycznie... Lufę mamy czystą. No i teraz popatrzcie, zakończyliśmy tak naprawdę pierwszy etap, czyli czyszczenie. Nie? No tak dobrze nie ma. Zakończyliśmy pierwszy etap, czyli czyszczenie, mamy broń czystą. Teraz przystępujemy do drugiego etapu, czyli do konserwacji. Do tego używamy naszego tutaj care sprayu, jak już jest nowa nazwa, czyli płynu, nie, tego z czerwonym, tu. O. Czyli płynu z teflonem. Teflon nam uzupełnia mikroubytki w metalu oraz daje nam zabezpieczenie antykorozyjne. Wszystko lecimy tym teflonem po kolei. Dobra, czyli tak zgodnie z kolejnością. Nie musi być tego dużo. Rozumiem, że jest ciśnienie. Czy jakieś konkretne punkty? Całość, wszystko nie, razem z plastikami, wszystko zabezpiecznym. Dobra. No tak, no i na zewnątrz jeszcze troszkę próbą. Tak, a bogato pewnie. Jeśli jest poważaną instruktor, to można zużywać tej chemii, to nie ma problemu. No i teraz słuchajcie, ważna informacja. Jeżeli chcemy zostawić tą broń w szafie, to zostawmy ją taką mokrą, niech sobie to wszystko odparuje, zostanie to gruba warstwa taka ochronna. Natomiast jeżeli chcemy tą broń włożyć do kabury, to wycieramy i ta broń będzie sucha. Nic się do niej nie przyklei, żaden piasek, żaden tył, po prostu będzie totalnie sucha. Możemy ją włożyć od razu do kabury, więc proszę, tak, bo to, co wycieramy. Jest denerwujące, że po czyszczeniu broni często, jak odbieram taką wyczyszczoną broń, to później mam 2 dni ręce uwalone, ja i moi kursanci, bo wszystko cieknie. Właśnie na ile to powinno być, czy to ma znaczenie, jak używasz broni, czy zostawisz więcej tego? Nie, broń, to znaczy tak, jeżeli zostawimy go więcej, to bardziej nam zabezpiecza antykorozyjnie. Natomiast moim zdaniem warto wycierać broń do sucha, oczywiście poza elementami, które będziemy za chwilę smarowali. Natomiast jeżeli chodzi o konserwację, nawet jeżeli to wytrzemy, i tak warstwa teflonu zostanie i zabezpieczy nam antykorozyjnie. I teraz możesz dać nam sprężone powietrze. Dobra, to nawet widać, że w ogóle ten szkielet nabrał jakby innego, nie wiem, połysku czy struktury, jak to powiedzieć, tak. Ale widać, że coś na nim zostało. Co nie wiem, czy jest ten teflon czy co, ale teflon, widać, teflon. Że jest taka warstwa ochronna się na nim pojawiła, to fakt. Co teraz? Sprężone powietrze. Sprężone powietrze mamy tutaj. Dobra, to na razie. Sprężone powietrze do domu. Dobra. Proszę bardzo, rurkę. Dobra, wstawiłam i... No i teraz tutaj wszędzie tam, gdzie jest mokre, przykamy i suszymy. Żebyśmy nie musieli spędzać godziny ze szmatą na tym pistoletem. To jest dobre. No. Bo nie mamy godziny, idziemy strzelać. Zobacz. Przepraszam was, ale ostatnio miałam kontrolę policji w domu i szukaliśmy na Masadzie numerów seryjnych i sprawdziliśmy w instrukcji, że tu powinny być i oboje żeśmy tam szukali, stwierdziliśmy, że dobra, to na pewno jest to, ale teraz jak przeczyściłam, to w ogóle numer widać. To prawda, jest numer. A tam to w ogóle nic nie było widać, mega. To też chyba nie ma co... Okej, okay. Nie, to się nie ma co doktoryzować, to trzeba szybko po prostu przeczyścić. No i tak samo robimy teraz z zamkiem, też konserwującym go zabezpieczamy i z zewnątrz, i na zewnątrz. Tak, kto biednemu zabroni żyć bogato, jedziemy z tym koksem. Szukamy tym co. Dobra, i teraz mogę go wytrzeć po prostu. Tak jest, i wycieramy dokładnie tak samo. Tak się nauczyłam. Takie... Niedługo do naszego teamu dołączy chyba. Wyjazdowego. Ja będę się w Masadzie specjalnie, bo ja Państwu masadę, bo to poprawię. Robimy cię osobne stoisko, czyszczenie Masady. A nie wiem, czy powiedzieliśmy, że czyścimy Masadę, także dosyć rzadką broń w Polsce. No coraz chyba bardziej popularną, bo jednak ma dobrą cenę i bardzo, bardzo solidny pistolet. Tak, fajnie. Wiele osób wybiera to jako gdzieś broń, w której strzelać. Oj, widzisz, to jest też teraz istotna rzecz dotycząca czyściwa, którym będziecie wycierali pistolet. Chodzi o to, żeby to było czyściwo, które nie zostawia nitek.
I tu jest cała bolączka. Jezus, tak, ja wiem, jak kiedyś jakiś t-shirt pocięłam na te czyszczenie, później musiałam wydłubywać jakieś paproch z tego. No, patyczki do uszu widzę, że są tutaj niezbędne, ale staramy się właśnie unikać, no i też nadmiar być sprężonym powietrzem. W środku zwłaszcza, nie? Czyli tą komorę iglicy, tutaj jest, tak jest. Do środka tam ten. Dobra, gdzieś przy pazurze wyciągnę. Tak, tak, żeby to ma być sucho. Zawsze wstrząsamy gdzieś to powietrze przed użyciem. O, okay, tak. No, dobra, jest okej. I teraz tak naprawdę została nam rzecz. I lufę zrobioną, zamek mamy. Lufy jeszcze nie mamy. Lufy jeszcze, żeby nie przykali, nie? Lufy będziemy zabezpieczali za chwilę. Co z tym? Ona bardzo wyschła, co nie? Tak. Widać jakby ewidentnie, że tutaj jest strasznie sucho. Bo takie zadanie było, czyli konserwującym z teflonem ją tak samo. Dobra, no i widać, że faktycznie... No właśnie, nie trzeba tego wiele. Nie. Jeżeli będziecie używać wiele, to my się będziemy cieszyć. Tak, nie, znaczy fakt, ja myślałam, że wiesz, że to wystarczy, nie wiem, na tam parę tych myć, ale widzę, że to starcza na więcej, bo te środki są dosyć wydajne. Faktycznie, że pryskasz i od razu... One są bardzo wydajne, tylko tu po pierwsze trzeba się przestawić trochę mentalnie, używać ich mało. Poza zmywaczem, który idzie szybko i poza powietrzem, który idzie szybko, ale taka jest jego rola. Ciśnienie tutaj odgrywa nam najważniejszą rolę. No i mamy wytrzeć tylko tą jeszcze szmatką i mamy załatwioną sprawę. Słuchajcie, konserwacja. I teraz, czyli wyczyściliśmy broń z nagaru, usunęliśmy brud, zabezpieczyliśmy ją konserwacją, to znaczy zabezpieczenie antykorozyjne. Przy okazji teflon nam tutaj wypełnia mikroubytki, fajnie będzie pracował. Zobaczycie za którymś razem, jak będziecie czyścić i cały czas będziecie używać teflonu jako środka konserwującego, jaka jest potem różnica w czyszczeniu, jak to wszystko idzie gładko. Bo cały czas zostaje ta mikrowarstwa teflonu w metalu. Ma to sens. Teraz słuchajcie, jak to mówi Mariusz i jego ulubione przysłowie, kto nie posmaruje, ten nie pojedzie. W związku z czym jedziemy, tak jest. Właśnie kolejnie. Nie używaliśmy jeszcze. Tu jest, słuchajcie, jedna uwaga. Coś nacisnąłem. No właśnie. Poszło. Nie, dobrze, że nacisnąłeś, tylko uwaga jest taka, że używamy go mało. Ja go używam zawsze za dużo, Mariusz na mnie krzyczy i ma rację. Już pokażemy, gdzie go należy używać. To jest olej do, myśmy go nazwali CLP tak naprawdę, ponieważ tak się przyjęło, natomiast to jest olej do elementów ruchomych. Po co używamy oleju do elementów ruchomych? Ano po to, że jeżeli te elementy pracują na sucho, no to o siebie trą. Może to powodować zacięcia, a na pewno powoduje to szybsze zużywanie się materiału. Tak. Zobaczmy na tą twoją lufę. Nie wiem, czy to widać, ale już zaczynasz mieć tutaj ślady otarć na lufie. Więc trzeba to po prostu smarować, ponieważ ta lufa w zamku nam pracuje, tak? Podczas strzału. Tak samo tutaj już. Widzisz? Tak, ale to w ogóle broń po czyszczeniu z tym olejem faktycznie inaczej chodzi, prawda? Zamek, wszystko jest takie fajne, płynne. Taka jest jego rola, nie? Żeby właśnie tutaj te elementy ruchome sprawić, żeby one pracowały gładko. Dobra, tylko gdzie to robimy? Dobra. Najpierw lufą się zajmujemy. Zewnątrz lufy. Czyli nanosimy troszkę, tak? Jeszcze trochę może nawet na lufę to może. No okej, wystarczy. I to po prostu pocieram? Tak, dokładnie. Rozsmarowujesz tylko z dwóch stron oczywiście lufy. Ważnie jest, nawet ważniejsze, żeby to było od góry lufą. O, właśnie tak. Dobra. Do środka nic nie dajemy. Nie, no tylko tą. No, koronę to też... Ostrożnie. No i teraz zamontuj już lufę i rzecz. Okej. Okay. I teraz olej bierzemy. Zobaczmy, gdzie on ma tu prowadnicę. Na tę prowadnicę. Czy to zawsze mówili mi, żeby patrzeć tam, gdzie są elementy wytarte i też chyba... Tak. Nie wiem, czy dobrze mówię, ale u mnie też, mimo że to jest w miarę nowa broń, to widać ewidentnie, gdzie tutaj są te przetarcia. Czy masz jakieś inne sugestie? Nie, jak najbardziej. Możesz tutaj delikatnie po tej prowadnicy i po tej, tak dosłownie po kropelce. O, już za dużo. No właśnie, tu musicie pamiętać o tym, że ten olej nasz jest bardzo gęsty. To sprawia, bo to oczywiście
będzie dyskusja, czy powinien być gęsty, czy rzadki. Im rzadszy olej, tym oczywiście broń łatwiej pracuje, ale tym szybciej się tego oleju pozbywa, bo ten olej zostanie wydmuchany. Więc już wystarczy. Nie, ja cały czas tą samą kropelkę. Właśnie a propos wydajności, bo to jest mikrokropelka i ten. I faktycznie można ją naprawdę rozsmarować. Tak, ten olej wam starczy na 100 lat. No, tak naprawdę. Fajnie, fajnie, to jest podobne. No i składamy. Zamek w tyle położenie. Tak. I zawsze po każdym czyszczeniu parę razy przechebrujcie, czyli przeładujcie, żeby ten tam zastrzeliliśmy stół. żeby się olej dobrze tutaj rozsmarował. No i to mamy. No i oczywiście zawsze też na koniec, jeżeli wycieracie broń, to bez rękawiczek, bo będziesz miał zawsze ubrudzenie. Tak, właśnie. To jest nasza nauka z eventów, że trzeba niestety zdjąć te rękawiczki przed wytarciem. Dobra, ale wiesz co, poczekaj, bo ja mam jeszcze jedno pytanie o tym szkielecie, bo to się miałam zapytać ciebie na zewnątrz, mówiliśmy i to mamy fajnie ogarnięte. Natomiast moje pytanie jeszcze dotyczy magazynka. Czy wkładam taki brudny magazynek? Co innego, jak ćwiczymy na zewnątrz, to wiadomo, że te magazynki są też opieszczone. Aha. Często piach gdzieś wchodzi, te sprężyny, ale czy tą sprężynę na przykład smarujemy? Co robimy? No bo głupie mi jest teraz do takiej ładnej czystej broni włożyć taki magazynek, nie mówiąc już właśnie o tych takich zewnętrznych czynnikach. No tak, tutaj żeby nie było mezaliansu, oczywiście magazynki czyścimy rzadko. Znaczy możemy je oczywiście czyścić często, ale przeważnie nam się nie chce, więc generalnie jeżeli ich nie będziemy czyścić, najprawdopodobniej nic się z nimi nie stanie. Ale warto, no tutaj musielibyśmy wziąć sobie takie narzędzie, masz do wbijania pinów, zdjąć stopkę, wyciągnąć sprężynę i słuchajcie, to jest wszystko do przelania tego konserwująco-naprawczym. Chyba, że jest piach. Jak jest piach, to wtedy sprężone powietrze, wydmuchujemy piach, zalewamy konserwując, składamy, nie złapie nam się żadna rdza, ta sprężyna będzie ładnie pracować. Czy myć ten plastik, on będzie zawsze brudny. Chociaż te stopki czy coś nic nie przemywamy? Czy to ma wpływ na przykład na chodzenie magazynka, na to, żeby ta stopka się... Ten podajnik nie ma wpływu. No. Znaczy inaczej, gdyby się tu jakoś bardzo dużo broni, bardzo dużo brudu nazbierało, to być może mogłoby to powodować jakieś zacięcia, aczkolwiek nie widziałem jeszcze takiego przypadku. Można to też oczywiście umyć, no czemu nie? No, to nie jest żadna filozofia. Ale nie specjalnie nie przykładamy, tak? Nie ma co się tutaj... Znaczy, teraz się zaczyna sezon na strzelnicy otwarte, jednak przy tych wymianach i szukaniu magazynków w trawie, w piachu, to czasami... Proszę, tak wygląda ten słynny magazynek, to nie wiem czy jest demontowany czy nie, wnioskuję, że nie, no dobra, jest przyczepiony. Okej, no czyste to nie jest, nie? No, nie, jest no właśnie, w związku z czym znowu, jeżeli mamy taki problem, rurkę, deficyt rurek. No i widać schodzi? No tutaj tak. To jest jak z autem na wiosnę, jak pod karczek właśnie podjeżdżasz. Ale to też widać, słuchajcie, na jakąś bardzo dużo boku, nie? Mam nadzieję, że nas tam nie wyrzucą zaraz. Ale może nie. No i teraz przecieramy. Tak cały czas jest ta sama praktyka. Wycieramy go. Czy ta sprężyna powinna być czymś, nie wiem, smarowana, konserwowana? Czy jak naniesiemy na nią teflon, w zupełności wystarczy. Okay. W zupełności wystarczy. Czyli mamy teflon, co nie? Masz tutaj czystą szmatkę. Jak już na bogato, to na bogato. Dobra. I generalnie wystarczy. Tak, i teraz przetrzeć tylko trochę. No przetrzeć, żeby było sucho. Ja przemyłem zmywaczem tą skorupę, więc to też trzeba. Zawsze po zmywaczu, słuchajcie, wycieramy do sucha i używamy konserwującego. Tak, bo to... Żebyśmy nie włożyli tego do szafy, bo będzie potem rudę. Tak, ale to faktycznie to się aż samo narzuca, co nie? Bo tu się robi od razu bardzo sucho i to nie trzeba się nad tym nawet zastanawiać, bo to intuicyjnie po prostu. Znaczy ja myślę, że faktycznie raz nawet widać po tym sypie, który był tutaj,
że tak raz po sezonie na przykład letnim, tak, gdzie trochę te magazynki się darzają w trawie, warto jest po prostu wyczyścić, żeby już było to jakby spójne. Co, no? Dobra. No i jak przeładnie pójść, będzie ci ładnie wypadał, jeszcze tutaj tą stopkę, przypnij proszę Krzysztofowi. Będziemy już składać to. Magazynkami, pamiętajcie, słuchajcie, żeby pilnować sprężyny, żeby wam nie wystrzeliło. Trzy dni później i 7 sprężyn udało się. Bez montażu. Ok, wyczyściliśmy broń. Teraz nosisz ją, Paulina, w kaburze, czy wkładasz ją do szafy? Noszę ją w kaburze. Nosisz ją w kaburze. Nie w pudełeczkach. To jest bardzo dobry pistolet do everyday carry. Taki ten noszę. Wiem, żartuję. Słuchajcie, teraz jest ważna sprawa. Jaka jest różnica pomiędzy teflonem a środkami olejowymi? Środki olejowe zostawią wam tutaj tłustą warstwę. Jeżeli mogę, uwaga, zdejmujemy rękawiczkę, więc już koniec czyszczenia. I zawsze po zdjęciu rękawiczek dopiero wycierajcie broń taką, jak macie ją włożyć do kaburu. Bo dopiero ona teraz będzie ładna i super. Żeśmy ze 100 festek. Tak, i słuchajcie, jak widzieliście, nie używaliśmy praktycznie w ogóle szczotki. No, 2 razy już poprzetaliśmy szczotką po komorze nabojowej i po koronie lufy. Natomiast nie używaliśmy w ogóle mechaniki, no jest czyściutka, proszę. Teraz ją możesz włożyć do kabury, zobacz, czy ona jest tłusta, czy nie jest tłusta. Nie, fakt, że nie jest. No właśnie, więc to jest ta przewaga, że koszulę będziecie mieli czystą. To jak dobry krem do rąk, co nie? Że w niektórych kremach smarujesz tak, że później jesteś w stanie złapać kierownicę, a po tych dobrych się wchłaniają, masz nawilżone ręce, ale nie jest wszystko uwalone do koła. No właśnie, to jest też taka wyższa szkoła jazdy, bo to nie jest sztuka zrobić smar, który zatłuścimy całą broń i wrzucimy, no tak już było to od ho-ho-ho jakiego czasu. Natomiast my poszliśmy tutaj krok dalej, mamy ten teflon, który gwarantuje nam to, że mamy ochronę antykorozyjną, mamy regenerację metalu, a nie mamy tłustego pistoletu. Tak, to jest bardzo fajne. Faktycznie jak się dotyka ręką, jest w porządku. I teraz jeszcze na koniec, ponieważ jest hasło, czy broń trzeba czyścić, czy nie. Słuchajcie, no jeżeli czyścimy broń raz do roku, choć mieliśmy parę pistoletów raz na 3 lata czyszczonych, jakie są tego minusy? Po pierwsze, ta broń jest niebezpieczna, bo nie wiadomo, co się tutaj stało na przykład w lufie, ile tam jest brudu. Może nam rozdąć lufę, może tutaj dojść do wypadku. To jest pierwsza sprawa i najważniejsza, ponieważ tutaj bezpieczeństwo jest najważniejsze. Druga sprawa to broń bardzo szybko się zużywa. To jest tak jak samochód. Jeździcie 200 tysięcy bez przeglądu, to już macie to auto do wyrzucenia. Jeżeli robicie przeglądy regularnie, jeżeli wymieniacie oleje, wymieniacie klocki, dbacie o ten samochód, będzie służył wam przez 500 000 km i nic się nie będzie z nim działo, pod warunkiem regularnego serwisowania. To jest takie samo narzędzie jak każde inne. To nie jest nadprzyrodzony przedmiot, który zesłał nam najwyższy po to, żeby, nie wiem, on się sam regeneruje, nie trzeba go czyścić. Ja wam podam przykład, jeżeli mieliśmy kiedyś Glocka, którego lata nie czyszczono, wyczyściliśmy, bo cały zamek latał luźno, no bo się dotarł na brudzie. Chyba, że kogoś stać na wymianę co rok, prawda? Tak. Mężowi, że to ciągle ten sam. Słuchajcie, no na pewno producenci broni będą wam wdzięczni, jeżeli co roku będziecie wymieniali. Dobra. I kupowali. Ale wiesz co, jakby nieczyszczenie to jest jedna rzecz, ale powiedz mi jeszcze, Tomku, czym się różni na przykład te środki, nie wiem, ten sławny Brunox i tak dalej, czyli... Nie, ale nie, po konkurencji, czy... nie. Proszę, nie, konkurencja jest żadna, to jest co innego. Słuchajcie, czym się różnią te środki? Środki się różnią przede wszystkim wygodą zastosowania. Znaczy, my jako Rifle CX chcemy mieć system. System. Jakie są tego zalety? Pokrótce. Po pierwsze, kupujecie gotowy zestaw. To jest wygoda dla was, wygoda dla sprzedawcy. Sprzedawca się nie musi doktoryzować. Nie stoisz przed półką i nie czytasz. Tak, i drapiesz się po głowie, co ja mam tu zrobić, nie? Kupujesz potem jakiś produkt, wracasz do domu, szukasz, jak wyczyścić, fajnie, wchodzisz na instrukcję na YouTubie, masz 30 tysięcy,
I każdy z jednymi środkami. Znaczy tak, ja ci powiem to, co jest uważam fajne, bo cały czas po naszym ostatnim spotkaniu jakby moja świadomość trochę wzrosła. To, że tego nie robiłam, to jest inna sprawa. Natomiast odnośnie tych środków, których można użyć, wzrosła, ale jak zaczęłam rozmawiać z różnymi osobami, czym one czyszczą broń, to jest tak, że nikt ci nie powie właściwie nie wiem, nie jestem pewien, tylko każdy jest w 100% pewny i tak. Każdy ma zupełnie inną metodę i będzie ci wmawiał, że tylko ta jest dobra, prawda? I tak naprawdę wracasz do domu i totalnie nie wiesz, co zrobić. Dlatego ja osobiście, nie wiem, mi się podobają te środki, bo właśnie macie taki pełny set, co nie? Że przede wszystkim otwieram pudełko i tam wszystko jest, plus mam filmik, gdzie krok po kroku tak, zrobię. Uważam, że to jest jakby, ja lubię takie proste rozwiązania i to mi się bardzo podoba w związku z tym. To nie jest tak, też Paulina, że jest jedna metoda na czyszczenie broni. Bo my tak możemy sobie tu, tak jak na strzelaniu, nie? Tak jak z taktyką, nie? Taktykę można mieć milion różnych taktyk i się kłócić, która jest lepsza, która nie. Natomiast też można czyścić to tradycyjnymi metodami, bo też tą broń, jeżeli chcemy, żeby była czysta, możemy zanurzyć w nafcie na noc. Zastanowić, co to znaczy. Ja ostatnio nie chciałam ci pokazywać właśnie, ale rozmawialiśmy, po prostu jak była brudna, ja wzięłam pod kran, co nie? I tylko do naczyń nie była. No nie, to nie jest czarnoprowiec. Nie, właśnie co znaczy tradycyjna, więc nie wiem, zamaczanie w nafcie. Tak, no, moczy się w nafcie i faktycznie ten brud odejdzie, macie wtedy broń czystą. Wtedy ją wycieracie i konserwujecie ją na przykład towotem. To jest zetki, są metody takie wojskowe i ona będzie zakonserwowana. Natomiast jeżeli posmarujesz ten pistolet towotem i włożysz do kabury, no to nie inwestowałbym w drogie koszule, ani spodnie. Naprawdę szkoda pieniędzy. Tak. Także u nas macie ten system plug and play, to jest coś, co daje przewagę. Druga sprawa to jest to, że nie musicie szukać preparatu. Wszystko, co potrzebujecie do broni, łącznie z czyszczeniem tłumików, ze smarami do elementów ruchomych w karabinach czy w ciężkich karabinach. Wszystko, co potrzebujecie, macie z jednej firmy, co po pierwsze oszczędza Wam czas. Nasz tutaj system LifeSCX jest stworzony przede wszystkim, żeby oszczędzać czas, bo nikt tego czasu nie ma. Wszyscy starają się maksymalnie ten czas wyciągnąć, więc szkoda go marnować na czyszczenie broni. Tutaj macie wszystko z jednej firmy, kupujecie, macie łatwość dostępu. Do właśnie trzeba wentylować pomieszczenie. To jest, macie to na żywo, że tak powiem. Natomiast faktycznie, jeżeli mamy wszystko z jednej firmy, oszczędzamy ten czas i to jest przewaga. Czyli ten plug and play, czas. Drugie, na czym oszczędzamy czas, sami widzieliście, nie pucujemy. Nie moczymy, nie psikamy. Tak, nie? Fakt jest taki, że gdybyśmy tyle nie gadali, bo jesteśmy gadułami, to pewnie by to zajęło, nie wiem, z 2 minuty. 10 minut, słuchajcie. Myślę, że to maks. Dlatego, że 10 minut pracuje pianka. Okay. 5 minut nam zajmuje czyszczenie pistoletu, 10 minut pracuje pianka. Koniec, słuchajcie, tą broń możemy... Poza tym też się nie męczymy, to jest takie mega, znaczy mi się właśnie wydawało, nie wiem, ja mam jakąś traumę chyba z tymi szczoteczkami, tym przeciąganiem tych jakichś kawałków... patyczki do uszu. Kupaniem patyczkiem do uszu, dokładnie. Natomiast tutaj faktycznie wszystko psik, co nie, tak. I zostawiasz psik, składasz i to działa, także... To jest fajne, może się skuszę i wyczyszczę z jakąś inną jeszcze broń w domu, także... Myślę, że dogramy jeszcze odcinki na temat czyszczenia karabinów, na tak, temat czyszczenia strzel. Tak, do karabinów bym się nie podjęła na pewno teraz, więc bardzo chętnie coś nagram więcej i myślę, że Czesława zaraz... Tak, Czesławę trzeba wyczyścić. Przeprowadzę operację na Czesławie. Także bardzo fajnie. No, słuchaj, dzięki Tomku. Myślę, że wyczerpaliśmy temat tego pierwszego czyszczenia aż naprawdę za nadto. Tak, jeżeli macie oczywiście jakieś pytania, zadawajcie śmiało pod filmem. Nie, będziecie... nie. Ale ja będę tam wchodził i odpowiadał na te pytania. Ja mówię, także... że to ładnie pachnie, to brzydko. monitorujemy ten kanał, także nie jest źle. Słuchajcie, pytajcie się śmiało, bo my jesteśmy tak naprawdę dla Was. Tak? Jesteśmy po to, żeby edukować. Jesteśmy po to, żeby ułatwiać Wam korzystanie z broni palnej. Żebyście nie musieli szukać tych informacji, bo sami Wam je dajemy. W pigułce. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie. Nawet jeżeli przyjdzie do Pauliny, ona oczywiście przekaże to do nas. Forward do nas jest i my na to odpowiemy. Dobra, to ja mam jeszcze jedno pytanie a propos kabur, bo powiedziałeś fakt, że tam, nie wiem, kabury czy coś nie musimy specjalnie czyścić, ale kolega ostatnio pokazywał mi, że faktycznie od noszenia broni w kaburze na przykład wewnętrznej gdzieś tam się zbierał jakiś tutaj syp, czy to też ma jakiś wpływ, nie wiem, czy musimy czyścić tą kaburę, jak to... Jak tak, tego słuchajcie... Ty chyba nosisz, prawda? Ja noszę, tak. Rozładuję. O, jest bezpiecznie, tak, pusto, tak, sprawdzone. Słuchajcie... Nie wiem, czy będzie widać, ale cała lufa jest generalnie w kurzu. Dokładnie.
Łukasz? Proszę. No tak, to... Bo szef bez butów chodzi, ale oczywiście. Ale fakt, no nawet myślę, że widać takie tam... Tak, no to niestety to trzeba od czasu do czasu przeczyścić, natomiast najprościej włożyć sprężone powietrze. A, nie, voilà. Nie, nic już. Mamy czysto. A, spoko. Tu jest właśnie siła, słuchajcie, sprężonego powietrza. Cały ten kurz, tutaj widzisz, mamy, o, mamy tutaj masę kurzu właśnie wynikającego z tego, że broń nosimy wewnętrznie kaburze. Tyk, tyk, tyk. Już, tam jest. Tyle. I warto to zrobić, słuchajcie, raz na jakiś czas, skontrolować lufę, czy nie jest zatkana właśnie jakimiś takimi paprochami, przeczyścić sobie kaburę, zwłaszcza wewnętrzną, bo ten kurz się będzie gromadził. I jeszcze jedna taki tip, tak na przykład jak masz tutaj, czyli wracacie z zawodów, strzelaliście, nie chce wam się czyścić, wiadomo, od czasu do czasu się to zdarza, przyknijcie konserwującą naprawczym, zabezpieczy wam to antykorozyjnie. Czyli mówimy tym z teflonem, tym, tak? Z teflonem, dokładnie, zabezpieczy antykorozyjnie. Czy muszę ją wtedy rozkładać, czy mogę sobie po prostu... Nie, no tak jak jest teraz, nie? Okay. Po prostu spsikać wszystko, niech ten teflon się rozpłynie. To rozwiązanie mi bardzo przekonuje. To jest rozwiązanie tymczasowe. To nie na stałe. Tak, ale to jest prawda, że często po 10 godzinach, jak wracamy gdzieś tam z osi, to jest ostatnia rzecz, jaką chcemy robić. Znaczy pierwsza, jaką chcemy, to jest mieć kogoś w domu, kto weźmie ten broń i to jest rozwiązanie, Słuchajcie, najlepsze rozwiązanie jest mieć kogoś w domu, kto wam wyczyści broń. To zdecydowanie jest... To robi pozwolenie. Tego systemu nie przebijemy. Dokładnie. Tak, albo jakiś kursantów. Ostatnio wpadliśmy na to, że będziemy robić kursantom szkolenia czyszczenia broni po każdym strzelaniu, takim wiesz, kilkugodzinnym, żeby właśnie siadali, damy im środki, czyśćcie. Tak. No słuchajcie, no minus tych wszystkich kursów, które są na zezwolenie, nawet na prowadzącego strzelanie, nikt nie uczy dbania o broń. Nikt tego nie uczy, nawet nikt o tym nie mówi, nie? Bo to są też dwie metody. No mamy taki znany duży sklep myśliwski, gdzie raz na rok myśliwi przyjeżdżają, dają broń do przestrzelenia i do wyczyszczenia. I za paręset złotych ta broń zostaje wyczyszczona. Ja wam powiem, że za paręset złotych też bym wam wyczyścił broń. Ja też, nie mogę się nawet strzelby czyścić. Lecz rzućmy się na... Ale to jest właśnie na outsourcing, tak? Albo czyścimy to sami, albo czyścimy to u kogoś. Natomiast jeszcze raz w roku to jest za mało. Nie? Oczywiście myśliwy może mało strzelają, zależy na przykład pewnie nie też wiemy. Nie wiemy tego. Natomiast dla strzelców sportowych raz w roku nie róbcie tego, bo to naprawdę po pierwsze będzie dużo więcej roboty, po drugie mogą być już nieodwracalne jakieś zmiany, wżery, nie wżery. Te pistolety nie kosztują 2 zł, tak? Warto poświęcić, jest nie wiem, 5, 6, 7 zł na to przepłukanie chociażby teflonem i całą chemią, niż wydawać potem 1000 czy 1500 zł na lufę i to mówimy o pistolecie. Tak, to jest tak trochę jakby się dobrze ubrać, a się nie umyć, co nie? To tak, trochę tak, że kastomizujemy jakieś właśnie przyciski, coś tam, a w środku jest sydło. No i nic, nawet to się nam zatnie, nie? Będzie się broń zacinać, to oczywiście... Też słuchajcie, w przypadku każdego zacięcia jest problemem. Oczywiście, jeżeli strzelacie rekreacyjnie mniejszym, ale w przypadku na przykład żołnierzy, policjantów czy ludzi, którzy używają broni do pracy tak naprawdę, nie? To zacięcie się to jest zagrożenie dla nich i dla członków zespołu. Tak? Myśliwemu ucieknie zwierzyna, strzelec sportowy zepsuje wynik. Po co to robić? Tak, ale ja miałam nawet kursanta ostatnio, którego faktycznie było zacięcie za zacięciem w grupie. Cała grupa co chwilę przerwać, bo on miał zacięcia i wynikało to z tego, że broń była po prostu tak zasypiona, bo tam drugi czy trzeci rok strzelając praktycznie co tydzień tej broni nie czyścił. Jak rozłożył właśnie zamek, to tam można było tak naprawdę skrobać, I to już tak naprawdę, słuchajcie, patrząc pod kątem precyzji strzelania, to ta broń jest do wywalenia. Bo ten zamek, jeżeli usuniemy ten broń, no to oczywiście to zależy od pistoletu, od odporności tego pistoletu, no ale to tak jak z samochodem, no nie ma samochodu, którego się nie da zajeździć. Też nie ma pistoletu, którego nie zajeździmy, nie czyszcząc go, więc no, to jest broń, która no, już będzie stwarzała problemy. No i cała grupa musiała czekać, aż gość usunie zacięcie, dlaczego no, z powodu jedno, tak naprawdę... drugie, trzecie, piąte, w końcu z mojej strzela, było to tak irytujące, także... No tak, właśnie. Ale to jest jakaś też, umówmy się, kultura w ogóle korzystania z broni i ta kultura obejmuje to, że zachowujemy się w sposób jakby bezpieczny, że mamy szacunek jakby dla tej broni, dla siebie jako strzelców nawzajem i przede wszystkim też o tą broń w jakiś sposób dbamy. To wszystko można nazwać pewną kulturą, która w Polsce nadal się rozwija. Tak? Nie, no oczywiście, oczywiście. Rozwija się i dzięki Bogu wzrasta ilość ludzi, którzy mają broń, którzy strzelają,
którzy czyszczą. Bo my jesteśmy po to właśnie, żeby zwiększać świadomość wagi czyszczenia, konserwacji i smarowania, czyli ogólnie pielęgnacji broni palnej, żeby to naprawdę weszło wam w nawyk. Bo to nie zajmuje dużo. 10 minut możemy tak poświęcić, nie? I mamy święty spokój. I ta broń będzie działać. Prawie nie przekonałeś. Super. Dobra, słuchajcie. Dzięki. Nie przekonałeś mnie, żartuję, zacznę czyścić. Naprawdę się wkręciłam, to jest naprawdę fajne i przyjemne. W sensie spryskasz i to po prostu znika. Tak, taki tak jest, że daje efekt i od razu widzisz, tak, jest to bardzo proste w użyciu i tak naprawdę dosyć przyjemne, jak masz szczególnie rękawiczki. Także mnie przekonałeś, ja zacznę sama czyścić bardzo swoją broń na jakiś czas, chociaż później to było. Dzięki wielkie za uwagę. Dziękujemy, hej.